Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Wkrótce rozpocznie się przyjmowanie gołębi na wspólnych gołębnikach i tak jak w latach poprzednich, na wspólnym gołębniku Mazowsze będą też gołębie przyjmowane już niedługo. Od kiedy, Robert? Dzień dobry, witam kolegów hodowców. No cóż, 8 już kwiecień niedługo, także zapraszam wszystkich kolegów z gołąbkami najchętniej osobiście. Nawet obdzwaniając listę prosiłem, aby jak najwięcej hodowców przyjechało do mnie, aby te gołębie przywieźli osobiście, miło mi będzie. No tak jak koledzy widzą, gołębniki są przyszykowane do sezonu, myślę, że nawet bardzo przyszykowane, fajna sprawa jest, rozwiązania są nowoczesne w tym roku, co do wchodzenia gołębi, co do wentylacji, no bo to są wszystkie rzeczy. Pokażmy od razu, bo no. w zeszłym roku widzieliśmy, jak były te wloty troszeczkę niżej, teraz tutaj są, widzę, troszeczkę przebudowane. Troszeczkę niżej. W tej chwili, znaczy w latach poprzednich, chwili, o tak. Tak, bo w tej chwili po konsultacjach z kolegami no i z całą tą sytuacją stwierdziłem, że gołębie do lotów nagrodowych będą trenowane bardzo indywidualnie, pomoże mi to odnieść, pomoże mi to uniknąć strat. Stąd prosta sprawa, gołąbki wychodzą dołem, to oczywiście będzie zwinięte, jest zimno na razie, więc nie ruszamy, pogoda taka jaka jest, sami widzicie. Gołąbki wychodzą tędy dołem, wyfruwują na górę. I idą dalej na gołębi. Natomiast... I tutaj zobaczmy, bo tutaj masz podniesiony akurat wlot, a tu mamy opuszczony. Chodzi o co, koledzy? Chodzi o to, że jeżeli gołębie nie latają, wloty są składane i zostaje złożony. Zapraszam, Krzysiu, do środka. Jesteśmy już w środku, tak, widzimy, jest tak wszystko jak, wysprzątane. Tak jak kolegom powiedziałem, polega to na tym, że na przykład są dwa przedziały gołębi. Te dwa przedziały gołębi mają jeden wlot i ten wlot jest, służy do wchodzenia gołębi. Do teraz mam na razie zdjęte te anteny i wloty. Tędy gołębie wychodzą, jest dosyć nisko, ale one spokojnie z korytarza wychodzą. Będą gołębie tędy wchodzić. Tu jest wlot gołębi i tu będzie antena. Prosta sprawa, na początek gołębie są młode, muszą wchodzić łatwo, muszą wchodzić miło, muszą dobrze czuć gołębnik i przyjemnie. Stąd duże blaty na zewnątrz, one tylko się zsuwają na blat i do wewnątrz wchodzą. Z tej wysokości gołębie widzą karmniki, widzą pojniki, one czują tu gołębnik. Kiedy się zaczną loty, pokażę, zamykamy sobie przedział, opuszczamy wszystkie blaty na zewnątrz, zostawiamy jeden blat i jeden i dwa przedziały gołębi. Wyłapujemy sobie dwa przedziały, jedziemy na trening, blat do góry, gołąbki przylatują, blat do dołu, możemy brać następny, jeżeli czas pozwoli. Myślę, że to rozwiązanie pomoże mi z gołębiami, a przemyślane jest bardzo. Tutaj jeszcze te gołębie, tak jak powiedziałeś, one będą od 8 kwietnia przyjmowane, ale też już na święta niektórzy już tutaj przywiozą jakieś gołębie, ale nie będą jeszcze tutaj u Ciebie, tak? Pierwsze chyba te z zagranicy trafią. To znaczy dużo kolegów hodowców wraca z pracy z zagranicy, tak jak tam widać po liście, że są i z Norwegii, i ze Szwecji, gdzieś tam Anglia. I ci hodowcy, no wiadomo, na święta wielkanocne wracają do domu, więc przywożą, a ewentualnie swoje gołąbki będą przywozić, bo później jadą z powrotem na tą pracę. No i tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że na święta jakieś gołębie się już pojawią, bo mam takie telefony. No i tyle. Tak to wygląda na tą chwilę. A normalnie będzie każdy mógł tutaj później, w czasie późniejszym, przywieźć je tutaj, czy też pocztą wysłać. One na pewno zostaną przyjęte. Ile masz na dzień dzisiejszy zgłoszonych gołębi? To znaczy, zgłoszonych i potwierdzonych gołębi na tą chwilę jest 1200. Jest to ilość gołębi, która będzie obowiązywała na ten rok. Natomiast, co mogę więcej powiedzieć, na stronie już w tej chwili ukazała się lista gołębi na 2016 rok. Z takim rozwiązaniem może, że nie będzie samej drużyny i numeru gołębia. To, co Krzysztof było w ubiegłych latach, będzie nazwisko, będzie drużyna i będzie numer gołębia. Żeby wszyscy wiedzieli, czyj ten gołąb jest i jakiego hodowcy. Nazwa drużyny, tylko taka po prostu wyróżniająca. Jak będzie miał więcej gołębi, to może sobie po prostu jakieś nazwę zrobić. Natomiast musi być jednoznacznie określone, do kogo gołąb należy, kto jest jego właścicielem. Dokładnie tak. Dobrze, także dziękujemy na razie. Zachęcamy wszystkich do wchodzenia na stronę i przyglądania się temu. A jeszcze może tak przy okazji, kolego Krzysztofie, to pasowałoby złożyć kolegom życzenia. To śmiało. Wszystkiego dobrego, smacznego jajka, mokrego dyngusa. No i co, koledzy, bawcie się dobrze. Święta blisko. Także przyłączamy się również do życzeń, bo one tutaj, święta są tuż za pasem, mokrego dyngusa, smacznego jajka, także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.